Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek King's Bounty Wojownicza Księżniczka Marsz Orków! I dzisiaj zobaczymy, jakimiż to działami dysponuje wredno skóry, czy jakoś tak. No, sowitymi, a my jesteśmy w niepełnym stanie liczebnym, ale spróbować zawsze można. Zjawy do boju! Genialne obrażenia startowe na poziomie was 7-8 tysięcy. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Smoczy poczy robi co trzeba, żeby nas w tej walce wspomóc. Jestem ciekawy, jaki jest maksymalny level smoka. Oby był duży. Bo ja chcę, żeby mój smok jak najsilniejszy był. A może nie ma maksymalnego levela? Fajnie by było. Tutaj zawsze chcę zobaczyć te poziomy nabijania. Ja pewnie nie jestem. 30, 50. O, dobra, do boju. My tu gadu, a nasze oddziały stoją. Tu się zablokowałem, ale to nie ma jakiegoś szczególnego płaszczu o to. Teraz tak, co jest u niego najgroźniejsze? Każdy z oddziałów już widzieliśmy, poza orkami zwykłymi. Ja nie, zwykłych orków już też widzieliśmy, okej. Niestety, nie mam o czym opowiadać, ale mi smutno. Bo ja tak bardzo lubię głupoty gadać. Księga zaklęć. W sumie co my możemy zrobić? Możemy trzymane zużyć. No precyzja u cyklopa brzmi okej, moim zdaniem. Broń się. Tutaj może przy bloku ich też się broń, żeby jak najmniejsze straty były. Ty możesz tego, to bierze nas nie denerwował. W ogóle wredno skóry, 16 poziom, orka awanturnik, uwielbia hazard, popijawy, czasem zamiast karcianych długów zabiera sobie czaszkę dłużnika, ma ich już pokaźną kolekcję. Albo jego łajbę, jak w tym wypadku. No cóż. Dobra, misiak, pójdź tutaj. Ten może zawsze od tyłu gry wlecieć, ty misiak za bardzo nie masz od tyłu, bo też nie umiesz. Misiak ze skrzydełkami. Prawie jak podpaska. Ła, pięknie. Precyzja robi swoje. Tutaj proszę o piękne nurkowanie. Ci są jeszcze groźni, bo to są ci łowcy, jest strasznie dużo. To jest związka wysokiego poziomu. Tutaj worków z powodzenia się wbić możesz. No jednego straciliśmy, no ale dobra. Tu kontratak zbijmy. Dobrze trafiłem? Dobrze trafiłem. Tylko naokoło niepotrzebnie poleciał, ale mniejsza. Chociaż nie mogłem go zostawić, żeby ten... Och, nie pomyślałem. Żeby blokował przejście właśnie. Tak do dwóch staliśmy gryfów tych królewskich, a to nie jest zbyt fajne. Szał nam się naładuje zaraz, gdzie będziemy mogli fajne umiejętności użyć. Albo nawet już teraz użyjemy sobie przebudzenia smoka i z niej skorzystamy. A propos zewu magmy. Boom. No szkoda, że tego oddziału nie dobiło, no ale tam przynajmniej w tamtej więcej obrażeń weszło. W ogóle tu jest 302 bandytów, ale już ich sporo zostało wybitych. To jej było na początku z 500? A możliwe. Oż nie! Oż mordę! 16 węży mi skasował! Tego się spodziewałem mniej więcej. Straty mamy sowite. No ale co poradzić? Trzeba być twardym, a nie miętkim. Minetka. Czekamy! A próba bycia twardym. A, ła, tu miał przerobę, nawet nie wiedziałem. Ten cały taki smok jakby ludowy. W ogóle ork używający magii, nawet nie będący szamanem. Może nie jest szamanem właśnie. Hugo go wie. Też pisze, że ork awanturni, więc nie. Ma 12 ataków. Czyli jego magia nie jest zbyt mocna, ale jednak 12 ataków powoduje, że... No jest się czego bać. Czekaj, ty sobie strzel. Uciekamy od tego pieprzonego bandyty, bo on się nas pozabija. To jest kurde 280 bandziorów. A skopa ich będą mi tu podchodzić. W ten sposób to nigdy nie podejdą do mnie, bo ja będę się cały czas będę ich odkopywał właśnie. Cały czas będą lecieć na drugi koniec mapy. To się nazywa plan. Brzmi jak plan. Ała, znowu. Niby magik z niego słaby, ale czarować umie. Bardziej spamować w sumie w tym momencie. Tam zrobisz tamtą grupę osłabię, jak tu ich nie chcę, żeby mi tu podeszli przypadkowo. Bo jak oni tu podejdą, to to będzie strach. To będzie strach i ból. Odepchnij tą świnię. Gryfek. Czy pół gryfów mi zamordowali w tej walce, no. Zresztą nie tylko w tej, ale też i w poprzednich. W ogóle walczymy przecież nie z pełnym stanem liczebnym. No ale my jesteśmy twardzi, a nie miętcy. Nie damy sobą pomiatać. Boom. Nawet z niepełnym stanem liczebnym. A, misiek, czekaj. Teraz nie wiem, czy to opłaci, by się o skarb pozbierać, bo skarby chyba, jak walczymy z wrogim bohaterem, są cenniejsze niż normalnie, więc z chęcią tych skarbów pozbierał. W ogóle węży, prawie już nie mamy 3 węże. Cześć, bym znowu na początku gry był 3 węże mieć w armii, to jest żenada. Dobra.
Będziemy osłabiać tych bandziorów już cyklopem. Ała! Smutno mi bardzo. O, masz, gnido! Będziesz mi tu mordował moje jednostki. Skarbik, może ten. Wąż po niego dojdzie. Może mieć z tym problem, wbrew pozorom. Żeby po niego dojść. Gryfy. A idźcie sobie tutaj, tak? Ktoś to będzie musiał przyjąć. Ach, może mieć problem z zabiciem innego gryfa. Chociaż nie, bo ma 22 ataku, to jednak nie będzie miał problemu. Chciałbym, żeby na cyklopa poszedł, to by było super przyjemne, ale on walnie w to, co mu się najbardziej opłaca, czyli węża! Do skarbu się tepnął! Świntuch jeden, zapomniałem, że jego jednostki to małe, może skarbu się mogą tepnąć. A to mnie załatwiło, ale przywołanie kolosa! Nie wiem, co to jest, pierwsze co zakręcie widzę, ale... Jak mówiłem, na walkach z bossem naprawdę warto jest właśnie te skarby wykupywać, może coś ciekawego znaleźć, czyli bossem. To nie jest boss, boss to jest taki, co nie ma armii w ogóle. Boss to jest jedna wszechpotężna jednostka, ale... No wiadomo, nie z bossem, tylko z tym, z bohaterem, o. Cyklop dalej tam osłabia i on już nie ma many, ten wredny głupi ork. Więc tam nic nie zrobi w kwestii zaklęć. Dobra, to ta ostatnia skrzynka jakaś fajna nie była. I po co ja tym jednym wężem podlazłem? Pojęcia nie mam. Tylko zginie przez to. Nie tak przyzwyczaiłem się, że 17 bandytów to na strzała zdejmujemy, nie? A ty był już tylko jeden wąż, to przyzwyczajenie znowu dało się we znaki. No i tak mało zabrakło do poziomu, ja pierniczę. A smak po poziom dostał znowu. No, staliśmy troszeczkę pieniążków, zwoje ławicy pirani 3 sztuki, no okej. Okay. I po... A, staliśmy poziom! A, bo misja! Dobra, Silverek nie załapał, głupi z rana jak zwykle. Głupiś ty, Silverku, głupiś. Bo ja też napisał, że z jakiegoś powodu kontratak jest w magii, to jest dziwne. Miał być w mocy, no dobra, może jakiś błąd tekstowy. I atak sobie rozwijamy. Mamy teraz plus, mamy 19 ataku na bohaterze, mając 15 poziom. Nie jest to jakaś pewnie wartość astronomiczna, ale dalej, 19 ataku. Nasze miszki mają 82 ataku, jeżeli włączy się im brutalność, tak? 82? Podwaja się. 82 ataku miszki. Ja pierdzielę. A ten zwój, który zdobyliśmy, to coś fajnego. Zwój magii wędrowca. Gdzie jest magii wędrowca, pomyłeczka? Przywołanie kolosa. Przywołuje wojskowego bohatera 5 poziomu. O ile w armii jest dlań wolne miejsce, zależy to od wymaganego dowodzenia oddziału i aktualnej wartości dowodzenia bohatera. Nie, nie opuszcza. Ja chciałem zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Chciałem zobaczyć, co to w ogóle jest. Jakiego bohatera? Aha, na przykład dwa olbrzymy. Fajnie, dwa olbrzymy. Tylko czy ja chcę olbrzymie mieć w armii? Zawsze to jakaś T7-ka, czy T7-ka, pfu, T7-ka z Heroesów, przyzwyczajenie T5-ka, ale czy ja ich chcę? Tutaj normalnie był. Węże. Nie no, chcę węże jak najbardziej. Ale dobrze wiedzieć, że taki fajny zwój mamy tutaj w zanadrzu. Ja chyba jeszcze inny zwój widziałem, którego nie przypominam sobie, żeśmy wcześniej mieli. O właśnie, przypływ magii, maksymalna mana plus 30. Ale na jakiś czas, a na dwie walki, no to same fajne zwoje, nie ma co tutaj się oszukiwać. A ciekawe, czy teraz w tym pirackim stateczku są jakieś nowe jednostki? Są! Szkoda, że żadne interesujące. Minus 5 do ataku dla sprzężonych łuczników, plus 25% szansy na krytyczne uderzenie. Aha. Okej. Okay. Całkiem fajne. Brudny Makonnen. Jestem w domu na galoty Krakena. Znów jestem bezpieczny na mojej starej łajbie. Dziękuję, jesteś teraz moim gościem, a mój dom jest twoim domem. Możesz także skorzystać z usług sklepów i kupców. Szlak by to widziałeś, co tu narobili przeklęte orki. Na ścianach jakieś bruzdurne bezgroły, znaliśmy resztki spalonych obrazów. Do tego jeszcze moje najlepsze złote sztućce roztopiono w tygielu, żeby zrobić z nich złotą maczugę. Przysięgam na mój trójgroniasty kapelusz. Będziemy musieli pozbyć się tych nieznośnych orków, oczyścić z nich wyspę. Dlaczego mieszkasz na
okręcie, a nie w fortety z kamienia. To nie jakiś tam stary okręt. O nie, to rozklekotana łajba. Przez 20 lat pływałem na niej jako kapitan. Przyszedłem na świat w jej ładowni. Dorastałem wspinając się po jej masztach i tutaj umrę jakem makonem. Gdy mianowano mnie władcą zardzewiałej kotwicy, kazałem załodze wciągnąć łajbę na suchy ląd. Oczywiście poczyniłem pewne modyfikacje, by okręt bardziej przypinał fortecę. Krasną łody pomogły nam wzmocnić kadłub, by mógł stawić czoła oblężeniu. Opłaciłem czarodzieju, by zakleić olinowanie. Żagle oraz sieci. Nie straszna mi wielka powódź, koniec świata, czy ognisty deszcz wprost ze spiekielnej gardzieli. Niczego się nie boję, dopóki jestem na pokładzie mojej rozklekotanej łajby. Czego tak się nazywa wyspa, zardzewiała kotwica? Co takiego? To doskonała nazwa, powodów jest wiele. Niektórzy mówią, że to taka wyspa przypomina kotwicę, inni, że wyspa utrzymuje się w miejscu ogromnego... że wyspę utrzymuje w miejscu ogromna zardzewiała kotwica. Gdyby nie ona, wyspa już dawno by odpłynęła do Werony. Ale to bez znaczenia, nazywaj ją jak chcesz. Chcesz zagrać w kości? Nie, nie powtórzę tego błędu, skończyłem z kośćmi. Okej. To tyle od tego pana na ten moment. Tak, myślę, że te smocze zęby, no zacznę powoli skupywać, może troszkę się przydadzą. Daje zęby do naszyjnika 5. Jest powszechnie wiadomo, zęby smoka posiadają niezwykłe właściwości. Gdy ktoś założy amulet zęba smoka, jego siła wzrośnie. Sprzedaje się je w niemal wszystkich większych sklepach specjalizujących się w amuletach i artefaktach. Mogą składać się aż z 5 zębów, tworząc w ten sposób wspaniały naszyjnik dla łowcy smoków. Nie mamy smoszego łańcucha i to jest problem. Może powinienem poczekać, aż go gdzieś znajdę, albo zakupię. To było chyba bardzo inteligentne z mojej strony, ale ja nigdy nie byłem zbyt inteligentny, więc nie ma się czym przejmować. Jakichś fajnych jednostek tutaj szczerze nie widziałem na tej wyspie, ale przyjrzyjmy się, może coś ciekawego jeszcze znajdziemy. O, zwykłe gryfy i roboty naprawcze w całkiem solidnej liczbie. A zamiast węży? Nie, nie widzę tego jakoś. Zresztą są fajne te roboty, bo one strzelają i to dość solidnie strzelają. I współczynnik ataku jest mały, ale ja się o to bać nie muszę, ja mam tyle ataku, że ja cię kręcę. Istota mechaniczna, nie posiadają ani umysłu, ani podobnego do ludzi. Nie wywołujemy efekty umysłu, najwrażliwość na magię. A ile mógłbym ich mieć? 51, za prastare miśki mogłyby wejść. No dobra, niechaj taki będzie. Niechaj za prastare miśki mi wlezą, zawsze dodatkowy łucznik. Pokaż mi swoje towary, nie masz nic ciekawego. No dobra, to robię cięcie, spotkamy się za chwileczkę, jak tylko wojska sobie już tutaj ładnie, ale to ładnie odnowię.